W Gazecie Wyborczej ukazał się list przeciwko listowi w obronie wolności słowa zamieszczonemu w Rzeczpospolitej. W tym naszym liście broniliśmy prawa publicystów do formułowania opinii i interpretacji. Protestowaliśmy przeciwko temu, aby były one rozsądzane przez sąd. Odpowiedź sygnatariuszy z Gazety Wyborczej mówi, że właśnie granicą dla publicystyki winna być interwencja sądu. W tym wypadku stwierdzają, że bronimy kłamstwa, jakie na temat Adama Michnika wygłasza profesor Zybertowicz. Przypominam, chodziło o stwierdzenie, że Adam Michnik, według Zybertowicza, powoływał się na swoją kombatancką przeszłość dla uzasadniania swoich racji. Tak się złożyło, że w Rzeczpospolitej pojawił się ostatnio artykuł profesora Zdzisława Krasnodębskiego, który przytaczał cytaty z Adama Michnika, potwierdzające prawdziwość interpretacji profesora Zybertowicza. Można by jakby zamknąć tę dyskusję i powiedzieć tym, którzy używają wielkich słów, zarzucają nam kłamstwo, insynuacje, obronę kłamstwa. Można powiedzieć, to panowie wykłamiecie. Tu są dowody. Ale sprawa jest dużo głębsza. Bo nie chodzi tylko o Adama Michnika. Chodzi o rzeczywiście wolność słowa. O to, że nie może sąd rozstrzygać prawdziwości publicystycznych interpretacji, a jeśli nie zgadza się z jakąś interpretacją, nakładać karę na jej autora. To jest knebel dla publicystyki, albo wręcz można powiedzieć koniec wolnej publicystyki. I na tym poziomie powinniśmy rozmawiać. Szkoda, że osoba Michnika tak bardzo zaślepiła sygnatariuszy tego listu, że nie zauważają meritum problemu.